Kto według was ma największą władzę na świecie? Kobiety. Powiedziała pani. A na świecie? Też. Często ludzie mówią, że Donald Trump. Nie do końca. Moim zdaniem Władimir Putin. Właśnie widzimy, co się dzieje w Donbasie, widzimy, co się dzieje w Syrii. Zdrażujcie! Mówią, że u nas na Rosji niesprawiedliwe wybory i nie ma miejsca dla opozycji. Jak to nie ma? A w łagrach? Mówią, że Rosja postępowa. Jak to nie postępowa? Jak ja Władimir wybudował nowego McDonalda pod Nowosybirskiem. Ale nie tam jakiś amerykański czort, tylko nasz wielkoludzki McDonald. U nas zamiast zimnej Nesty dali im czaju z szybkowaru, a zamiast coli, Fanty i Sprite'a Smirnów, Nemirów i samogon z lodem. Ludzie, jak zrobili zamówienia, to zestawy razem z tackami zjedli. A dziecka, jak zamówili Happy Meal i poczuły mięso w środku, to domek bez otwierania zjadli. A zabawkę? Po trzech dniach dostali surprise. Amerykańcy mają samoloty niewidzialne do radarów. My, Noruś, mamy tak niewidzialne samoloty, że nawet nasi piloci ich nie widzą. Oż to, najnowszy wynalazek moich naukowców. Co to jest? Niby zwykły długopis, a funkcja jest tylko jedna. Jest gaz na Ukrainie? Nie ma. Jest? Nie. Jest? Nie. Ostatnio Donald Trump pogratulował mi wygranych wyborów i wysłał cały tankowiec paliwa rakietowego NASA. A ja odpisałem mu, nie ma takiego kopa, ale smaczny. Dziękuję, Donald. Na koniec powiem wam o modzie, której totalnie nie rozumiem, mianowicie Warka Radler. Piwo z dodatkiem cytryny. Powiedzcie mi, co to kurwa jest? Piwo z cytryną? Cytrynowe orzeźwienie? Chyba jak je otworzy i wylejesz na siebie. Piwo z dodatkiem cytryny to jest tak przyjemny dodatek, jakby do seksu dodawali ci to, że patrzy na ciebie twoja matka. Marcin, słuchaj się matki, wyżej pupa. No bo obcierasz jajami, no. Ach, nie umiem. Nie umiem, nie umiem. Zupełnie jak ojciec. Zejdź, matka ci pokaże. Dziękuję wam bardzo, wystąpił dla was Marcin Zbigniew Wojciech.